Cześć, witam Was 24 grudnia. Jest 26 wieczorem i spędzam sobie Wigilię samotnie. Dla niektórych pewnie to jest niewyobrażalne, dlatego też zawsze, gdy mówię, że chcę spędzić Wigilię samotnie, to wielce w tym mnie zapraszają, a ja naprawdę tego nie lubię, nie obchodzę tych świąt. Przede wszystkim, jeśli już wierzę, że Jezus się urodził, to na pewno nie jest to właśnie ta data. Więc dla mnie to z jednej strony są takie normalne dni, a z innej znowu nie do końca, ponieważ wszystko jest pozamykane. Męczyłam się przecież przez tyle czasu w sklepach, w centrach handlowych, gdzie te choinki, tyle ludzi, po prostu nienawidzę tego okresu. No ale co? Jedynie co fajne może to to, że właśnie pół tego dnia, czyli połowę poniedziałku, jutro, pojutrze wszystko będzie pozamykane. No i ludzie raczej tam będą po rodzinach jeździć, więc będę miała spokój, luz. I nie będzie mnie nigdzie ciągnęło, więc fajnie, bo sobie tak planuję trochę w domu porobić różne rzeczy. I też coś koło siebie, jakieś takie może mini spa albo coś. No i oczywiście teraz sobie siadłam przed telewizorkiem, oglądam, bo no właśnie w tym okresie jest dużo fajnych filmów, a tak normalnie to ja naprawdę w ogóle nie oglądałam, bo mnie zawsze te reklamy denerwowały i wolałam sobie na YouTubie. No nie, i znowu życzenia. To jest masakra. Przed Czarnym Piątkiem i w ogóle przed tym okresem świąt non stop przecież były wysyłane maile, SMS-y z promocjami, z przypomnieniem, że to są święta, a teraz wszyscy wysyłają życzenia ze wszystkich sklepów i w ogóle też mnie to denerwuje, ale to już niedługo się skończy. Jeszcze tylko Nowy Rok i czy Sylwester i wreszcie wszyscy zaczną normalnie funkcjonować. I co mnie cieszy właśnie w takich samotnych wigiliach, no niestety bardzo mało było w moim życiu, gdyż jeśli z kimś byłam, to miałam taki pH, że ta osoba akurat właśnie była katolikiem, a czasami takim naciąganym, że niby nie chodził do kościoła i w ogóle, ale wigilię i tak musiało obchodzić, czy święta. No więc zawsze było, no bo jak nie przyjdziesz, to się moi rodzice obrażą, w sensie, no bo jak już z kimś byłam, tak. No albo po prostu w domu wielce chciał coś robić, przystrajać, choinkę. Ja oczywiście nie mam żadnych ozdób, bo dla mnie to zbędne. I co? Też nie mam jakichś specjalnie potraw, mam dużo owoców. Jedynie co to ryby. Uwielbiam ogólnie ryby. No, tylko że właśnie najwięcej jest tak. Myślałam o karpiu, bo w sumie lubię karpie. Nawet mogłabym go cały rok jeść. No, szkoda, że właśnie są dostępne. Tak mało dostępne. W ogóle szukałam karpia, żeby w tym roku sobie nasmażyć na święta i mówię, objęłam się w te święta i w ogóle na cały rok kolejny. No, ale nie mogłam znaleźć. Rok, dwa lata temu to chyba w Biedronce i w Lidlu kupowałam. A teraz byłam i tutaj, i tutaj, i w ogóle jeszcze w jednym sklepie i nie było. Więc no słabo kupiłam, tylko pstrąga taki był dosyć spory w Lidlu w promocji. Więc sobie usmażyłam tam takich kilka kawałków, z tego wyszło. I co? Od rana się obudziłam i w sumie kiepsko się czułam. Miałam migrenę,
gardło mnie bolało i w ogóle wszystkie kości i miałam chyba gorączkę. Dopiero jak sobie te wszystkie tabletki pobrałam, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, troszkę mi przeszło, trochę się zdrzemnęłam. Dlatego to też właśnie za to cenię, że nigdzie nie muszę iść, że nie musiałam się starać od rana, szykować nie wiadomo czego, wszystko sobie wczoraj te ryby piekłam, sałatkę kupiłam taką warzywną, ale jeszcze trochę dodałam tam, bo już miałam kiełki pszenicy, świeży szpinak już od kilku dni. I tak sobie wymieszam, a i pieczarki sobie podsmażyłam. No i bardzo fajna sałatka wyszła taka, bo właśnie teraz chcę się zdrowiej odżywiać i tak powoli wprowadzam takie różne zdrowe rzeczy do diety. No właśnie, i nie musiałam nic zrobić, to było super, śpieszyć się, szykować, myśleć o prezentach i na pewno wiele osób też nie lubi świąt, Wigilii, każdy ma swoją historię, nie chcę wracać do niej, gdyż nie wiem, kto obejrzy ten filmik, być może ktoś, kto mnie zna, a moi rodzice bardzo nie chcą, żeby nic, co w naszej rodzinie nie wychodziło poza. No, także jestem sobie tutaj, szczurki. Proszę bardzo, na kanapie sobie śpią. Tutaj jest serek też dla nich dostały. Klatkę mają wysprzątaną. No i co? Planuję dalej. No, trochę śpiąca jestem. Zobaczę, dokąd będą jakieś ciekawe filmy lecieć. No i tak myślę, że około godziny 9 położę się spać. Dzisiaj częściowo tylko posprzątałam w mieszkaniu, ponieważ ten ostatni tydzień miałam sprawy takie swoje prywatne, administracyjne do załatwienia. Musiałam latać po różnych urzędach, od rana do wieczora w mieście byłam. I w sobotę o 14, jak, że tak powiem, zdałam te wszystkie dokumenty, które miałam zdać, to znaczy częściowo, tak, jest to skończone. Wróciłam do domu, jak zasnęłam po całym tym tygodniu nerwów, stresu, czasami nieprzespanych nocy, spałam chyba resztę soboty. W niedzielę, no to szukałam tego karpia, nie mogłam znaleźć. No, pogotowałam trochę, porobiłam i poszłam spać. No i dzisiaj od rana, to już wam mówiłam. I no, teraz sobie jeszcze pooglądam. Może niedługo będą jakieś jeszcze ciekawe vlogi. Lubię oglądać vlogi, ale no, nie obchodzę tak świąta. I nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Miałam tyle do powiedzenia. A teraz jak zaczęłam nagrywać, to nie wiem, ale generalnie bardzo się cieszę. Naprawdę. Każde święta chciałabym, żeby takie były. No, ale jak się z kimś jest i ktoś obchodzi te święta, czasami trzeba iść na jakiś kompromis, tak? Także jestem sobie w szlafroczku, w piżamie. Jest mi wygodnie, jem co chcę. I też właśnie jestem samotna z wyboru, gdyż nie chcę być z nikim. Bardzo zostałam ostatnio zraniona i nie szukam nawet nikogo. Trochę właśnie jest tak mi dziwnie, bo te filmy jakieś puszczają romansidła właśnie w tym okresie świąt czy melodramaty. I się strasznie denerwuję, bo tam jest wszystko ładnie, pięknie. W życiu tak niestety nie jest. I potrzebuję bardzo, bardzo chyba dużo czasu, żeby się przekonać, że jednak chcę być z kimś. Mi się podoba to, że jestem sama, mieszkam sama. I no i w ogóle
Może jeszcze kiedyś poruszę ten temat, ale na razie chciałam odnośnie świąt. Jestem ciekawa, czy dużo z Was też spędza święta samotnie? A jeśli tak, to dlaczego i właśnie jak wyglądają dla Was te dni właśnie? Wszystko zamknięte, dużo, bardzo wiele ludzi po prostu znika, w cudzysłowie znika z życia towarzyskiego, gdyż właśnie z rodziną spędzają te dni i jeszcze jest to, że ja nie piję, więc w ogóle też fajnie, bo no daję radę, on już petardy, więc nie wiem, czy sobie pośpię, ale być może. Dobrze, więc na chwilę obecną się z Wami żegnam i być może jakiś update znowu wkrótce zrobię. Pa.